ale na razie spokojnie. Białe grawaty mu przyjdzie. Proszę Państwa, turniej o Puchar Burmistrza Gminy Brzeszcze toczy się według zasad 2 razy 20 minut. Zwycięzca otrzymuje 3 punkty w normalnym czasie gry. W przypadku... Proszę Państwa, jeszcze jedna informacja. W tunelu tutaj trybuny głównej jest położona księga pamiątkowa wystawiona. Także zapraszam wszystkich kibiców, którym na sercu leży dobro klubu, dla których Klub Sportowy Górnik Brzeszcze coś znaczy, po wpisywaniu się do tej księgi. Zapraszam. Thank you.
Była jedna osoba, tylko Rafał, ja i mój brat. I tyle. Nie ma nikogo więcej, nie odpisał. Nikt mi nie odpisał, napisał chyba do 12 ludzi. Brzeszcze-Jamszynce. 2x20. Który Brzeszcze są? Brzeszcze jest czarny. Czarny. A to będą teraz razem grać, nie? Proszę? Będą razem teraz grać. Tak, ale właśnie. Jaki wynik? 1-0 dla Jamszynce. 2x20 grają, potem wchodzi Skidzin. Nie wiem jeszcze z kim. Nie, Tadzio Kaba ciśnie. Tam.
Przejdzie. Brakło mu tej jednej głowy. Przyjedzie tu. Gdzieś nie wyjechał. Nie, chyba nie. Uważaj, bo ci było ofen. No koło ciebie. Ja też. Polance dzisiaj. Są to rezerwy, czy co? To jest jedynka, a Wieciowic jedynka Brzeszcz. Znaczy, a Wieciowice są bardziej rezerwowe niż Brzeszcze. Czemu? Patrz tam na to. Co? Za pierwsze miejsce.
Co? Opowiadać, to będzie pan opowiadał, że stan.
Kozieszowski dzień kopie. Widzę, że Skidzin też jakoś tam doszedł do końca. Że to chyba w jakie manki wypadki się dzieje. Grali pięknie, właśnie. Podać to tą szczylo na bramkę, kurwa, z takiego kąta, kurwa, na kół, też kurwa myślisz jak staro baba.
Szanowni, witamy kibiców klubu sportowego Górnik Brzeszcze. Gorące brawa dla klubu sportowego, a przede wszystkim dla ich czołówki kibice Górnika Brzeszcze. Również was witamy. Tak trochę, tu, jeszcze tam. Pójdź tym!
Cały to piłku, na cały stary mam go. Z napisem turnę w Leszku. To są fajne mecze, no, bo nie? Ten, te... Co te Digi Bao gra? Ale to wziął i się tak nie ma. Lepiej kupić 10 kilo i w ogóle raz, nie? I za tymi wszystko. Kurwa, że... Nie na darmo kupił cukierki. Proszę Państwa, 1-0 dla Górnika Brzeszczy, a bramkę z Sebastian Nowak. Tak ciężko na pedalatę, kurwa. Widać zrobi. Nie? Dzięki tatowi. I to dom pierdolą 10 bim i spać. No! Chyba bym poprawił. I no, kiedy flaszkę stawiasz? Warto. Ogólnie. Ileż tam robić, Dino? Nie znam. No to kurwa na pikolecie będzie flaszkę stawiał. A ty kiedy postawiłeś? A bo bez połna. Ej, ziomek, puszczy mi do was. Nie skurwie mnie nawet. Zobaczcie, zobaczcie. Lekko. Lekko. A to tak lubię, żebyś mnie płacił. Już tak, żeby się tej rękawicy dziura nie zrobiła. Jaką kasę masz mojego? No, kurczę, a po mnie jakiś Mikołajczyk do mnie przyjechał. To było za czasów, kiedy... Czerwona! Proszę Państwa, 2-0 dla Górnika Brzeszcze, gospodarzy tego turnieju. A bramkę zdobywa z rzutu karnego Dawid Jędrusik. Hey!
Ile ma na pani ma? To auty! A ja go wygrywałem. To jest jak klasa. Pali się, że nie ma co? Pali się w Górnik Dobry! Nie grzeczki. Jak na koronie, nie? Ja mam taką A to się na teraz pociął. Nie, czekaj. No tam się coś rozgrywa. I petard, jak spierdolą, to śpiewa po prostu. Wróć, górniku, czwartą linię wróć. Wróć i zagraj jak rozwodny brać. A, to na tym to polegało? Ej, a czemu ten jeden ma inne studenki niż wszyscy przychodzą? Ja za tym kibicem to jedno pytanie. Ale chuj, możemy im zaśpiewać. Pewnie chcą od was kibić. No, no skąd ty wiadomo? Zajebiemy mamie. Skosza na śmieci. Wadny, kurwa, wadny. Małą wadną. Wiednicę. Nie ma chwili, żeby nie przerwać. Ja sobie. Jakby się było wanną, to nie pakuje. Budujemy jedzą. Ej, bo chłopaki się mobilizują. Parę umiesz? Nie umiem. Czy cię? A później... Ole! Dobry kibole! Ole! Dobry kibole! Ole!
Kto jest Marcin! Zasadzie? Kota! Marcin! Kota! Marcin! Kota! Marcin! Chodź na jednego! Ej Marcin, chodź na jednego! Chodź na jednego! Ej Marcin, chodź na jednego! O, stop, stop! Pytanie się dopiero uczą. Brzeszcze podwyższa Bartłomiej Oczkoś. Żółta mała, żółta mała. Żółta mała. Jeszcze jeden. Tak się bawił, tak się bawił, Brzeszczanie! Tak się bawił, tak się bawił, Brzeszczanie! Ta sytuacja szakale, szyszy na bęki, serca znowu, serca bęki. Nie patrzę, maluka. Dawid, Konrad Pietruszy. Ej, dwójką, Konrad Pietruszy. Dwójką. Meczu o drugie miejsce pada wynik 3-0. Zwycięża KS Górnik Brzeszcze. Po bramkach Sebastiana Nowaka, Dawida Jędrusika i Bartka Oczkosia. KS Górnik Brzeszcze 3-0 wygrywa z LKS-em Skidzin. Zawodników trzech drużyn, LKS Skidzin, LKS Jawiszowice i KS Górnik Brzeszcze, proszę tutaj na murawę, ponieważ to, że rozległ się ostatni gwizdek, nie oznacza, że zakończył się już turniej. Turniej się zakończy w momencie, kiedy nagrodzimy wszystkich uczestników. Dziękujemy kibicom klubu sportowego Brzeszcze. Liczymy na dalszy doping. Oczywiście gorące brawa dla Was. Natomiast te fanfary rozlegają się na cześć laureata jubileuszowego turnieju o Puchar Burmistrza LKS Jawiszowice. W składzie Borgosz Krzysztof,
Mancarczyk Konrad, Wrona Radosław, Rusek Sebastian, Pala Gabriel, Jawor Dawid, Wrona Radosław, Michalik Bartosz, Kawczak Bartłomiej, Hanczar Szymon, Pudełko Tomasz, Grzywa Mateusz, Wojas Ariel, Włodarski Łukasz, Dydak Marcin. Dla nich gorące brawa! Drugie miejsce zajmuje klub sportowy Górnik Brzeszcze. Janusik Rafał, Sojka Marek, Liska Miłosz, Piechza Jakub, Szewczyk Dawid, Kopca Marcin, Faruna Piotr, Gomasz Wiktor, Czerwik Piotr, Jędrusik Konrad, Maniura Andrzej, Oczkoś Bartłomiej, Drabczyk Marcin, Matejko Michał, Nowak Sebastian, Jędrusik Dawid, Bielenin Bartłomiej, Oczkoś Mateusz. Gorące brawa, KS Górnik Brzeszcze, miejsce drugie. Trzecie miejsce LKS Skidzin w składzie Markiel Mateusz, Żurek Szymon, Krawczyk Krzysztof, Morończyk Marcin, Błazenek Jakub, Kubajczyk Krystian, Paryż Piotr, Nowak Adam, Czapiewski Kamil, Wójcik Mariusz, Nalepa Rafał, Kobylański Tomasz, Adamczyk Rafał, Kobylański Grzegorz, Gajewski Łukasz, Sporyż Konrad, Rafał Makuch, Kapuśnik Zbigniew. Gorące brawa LZS, LKS, przepraszam, Skidzin. LZS? Co to jest? Proszę Państwa, kto nie zna Jurka Sojkę, ma okazję poznać. Radny kawuk naszej gminy Brzeszcze. Nasz szygar Kawuka Brzeszcze. Człowiek, instytucja, człowiek, który ma czas dla wszystkich. Człowiek, który ma czas dla nas. Jego zaangażowanie jest tutaj bardzo ważne. On wręczy puchar, którego jest fundatorem. A puchar dla kogo, Jurek? Może to ty powiedz. Puchar dla zwycięzcy rundy 2011-2012 najlepszej drużyny grupy B klasy, awans do A klasy. Nie zawdzięczamy takim ludziom jak ja, tylko takim ludziom jak ci zawodnicy, co przede mną stoją. I dlatego ufundowałem ten wspaniały puchar dla was. Dziękujemy Jerzemu, dziękujemy KS Górnikowi Brzeszcze na jego pucharu. Mam zaszczyt w imieniu zarządu podochrony pilotowego Święcimiu oraz swoim własnym położyć na ręce pana prezesa oraz wszystkich członków zarządu ten puchar z okazji jubileuszu 90-lecia. Życzę wam, abyście po prostu nową historię z nim dzisiejszy zaczęli pisać Górnika Brzeszcze i wrócili do tych czasów, kiedy były takie wielkie sukcesy. Tego wam po prostu życzę z całego serca. Następnie panie prezesie, do klasy okręgowej na przyszły rok. Dziękuję i przyrzekamy się